Cześć, witam wszystkich w naszym czwartym odcinku 10 stron z New Farmem. Ja nazywam się Karol, znajdujemy się u Mariusza na gospodarstwie. Przystępujemy do mieszania ostatniej mieszaniny w zabiegu T3. Będziemy wykorzystywać do tego celu mocznik, żeby podbić białko i masę tysiąca ziaren, siarczan magnezu, żeby pszenica jeszcze lepiej wykorzystała azot. Wykorzystujemy fungicyd w celu ochrony kłosa przed chorobami, takimi jak fuzarioza, septorioza, plew, rdze. Bardzo ważny zabieg, jeżeli mamy takie warunki pogodowe, jak obecnie w całej Polsce, czyli wysokie temperatury i bardzo wysokie opady. W tym momencie bardzo szybko rozwijają nam się choroby i musimy przeciwdziałać. Najlepiej, jeżeli wykonacie zabieg przed opadem deszczu, bo wtedy roślina jest zabezpieczona. Jeżeli wykonacie go po, to bardzo często jest tak, że ten zabieg jest mało skuteczny. Do tego będziemy wykorzystywać nasz środek przewidziany typowo na T3, czyli Soleil. Ma dwie substancje aktywne, bromukonazol, która jest dosyć innowacyjną substancją na rynku, i tebukonazol. Oczywiście, jeżeli chcielibyście poszerzyć tą bombę triazolową, bo tak to nazywam, to bardzo fajnie jest użyć też tebukonazol i zamir, też z naszej palety. T3 to nie tylko polepszenie masy tysiąca ziaren i podbicie białka, czyli naszego plonu, ale też działamy przeciwko mitotoksynom, które są bardzo rakotwórcze, i wiemy, że niektóre nasze rośliny bardzo dużo wytwarzają tych mitotoksyn i musimy też przeciw temu działać. Bardzo wysoka skuteczność Soleila w różnych badaniach, nie tylko w Polsce, ale w Anglii, gdzie te opady są bardzo mocne w bardzo krótkim okresie czasu. Ja jestem na opryskiwaczu, otworzyłem w tym momencie wlew. Pierwsze będziemy wrzucać mocznik, później siarczan magnezu, Soleil i Kaiso, czyli nasz pirytroid. Pamiętajcie, pirytroidy działają tylko do 20 stopni Celsjusza. My mamy akurat idealne warunki, bo mamy bezwiecznie i jest około 16-17 stopni. Co jeszcze chciałem Wam powiedzieć na gospodarstwie? Wymyśliłem test sprawdzenia naszej pszenicy, jeżeli chodzi o skuteczność naszych regulacji, czyli Stabilan Optimus Etefon. Ten test nazwałem testem Fakira i będę chciał Wam pokazać, jak taki test wykonuje się na polu. Mam nadzieję, że postaracie się to powtórzyć u siebie. Najcenniejsze uwagi w kontekście testu Fakira umieszczajcie w komentarzach. Ja przystępuję do pomocy w tworzeniu mieszaniny zbiornikowej. Widzimy się na polu. Znajdujemy się w miejscu, kiedy pierwszy raz przywitałem Was w naszym projekcie 10 ton z New Farmem. Jest to dokładnie to miejsce, w którym stałem razem z Mariuszem i pokazywałem Wam, jak wygląda pszenica po siebie w momencie trzech liści. Był to prawdopodobnie grudzień czwarty. Na dzień dzisiejszy znajdujemy się w ostatnim momencie, czyli w momencie, kiedy wykonujemy ostatni zabieg T3 w celu ochrony kłosa przed chorobami takimi jak fuzarioza, septorioza, plew i rdze. Mamy pięknie wykłoszoną pszenicę, jest w idealnym momencie do wykonania zabiegu T3 ze względu na to, że widzimy ostatnie pylniki na kłosie. Co ciekawe, nie widzimy dużo uszkodzeń wywołanych przez skrzypionkę. Są to minimalne wżery. W momencie, kiedy wykonywaliśmy zabieg T2, dodawaliśmy pirytroid w celu ochrony liści przed skrzypionką. Na dzień dzisiejszy skuteczność zabiegów oceniam bardzo dobrze. Zobaczymy, jak to się przełoży na plon. Co ciekawe, pszenica jest bardzo sztywna i chciałbym Wam zademonstrować za moment mój innowacyjny test Fakira, czyli postaram się utrzymać na pszenicy.
Dzielnica jest bardzo fajnie wyregulowana. Liczyliśmy pięterka od 10 do 12. Jest bardzo równa. Zobaczcie, że nie ma dominacji wierzchołkowej. Jest ładny łan. Widzimy jakieś pierwsze objawy chorób, ale to wszystko wygląda dobrze. Nie ma w ogóle chorób podstawy źdźbła. Mamy obecnie około 2-3 liści zdrowych. Borykamy się jak sporo osób w Polsce z objawami suszy. Co ciekawe, chciałem Wam pokazać, że to jest lekko spóźniony zabieg, te trzy. Jak zwróciliście uwagę, zostały nam tylko ostatnie pylniki, czyli już jakby faza kończąca kwitnienie. Idealny moment do użycia naszego produktu Soleil do fazy 65. Przede wszystkim chcemy tą pszenicę ochronić przed występującymi prawdopodobnie w weekend opadami. Ostatnie pylniki. Najlepszym momentem do wykonania zabiegu T3 jest moment, kiedy pszenica wyrzuci pierwsze pylniki, a pierwsze wyrzuca w środku kłosa. To jest już moment, kiedy pszenica została zapylona, a objawem kwitnienia są pylniki. Na ten moment żegnam Was z naszej relacji 10 tysięcy z New Farmem i liczę, że będziecie nas śledzić na naszych kanałach społecznościowych i do zobaczenia na żniwach.